Witajcie widzowie, jak co środę zapraszam Was na nasze międzyrajdowe spotkania. Zaczynamy od omówienia drugiej rundy rajdowych samochodowych mistrzostw Polski Rajdu Nadwiślańskiego, który powrócił do RSMP po 2 latach przerwy. W porównaniu ze Świdnicą było mniej załóg, było mniej kilometrów OS-owych, mniej topowych samochodów, ale myślę, że nie mniej emocji. A zaczniemy od klas. W klasie czwartej po raz drugi z rzędu wygrywa Hubert Laskowski z Michałem Kuśnierzem, którzy tylko na jednej próbie musieli uznać wyższość drugich na mecie w swojej klasie ze stratą 35 sekund Michała Chorobińskiego i Patryka Kilara. W klasie trzeciej wygrał z kolei Hubert Kowalczyk, pilotowany przez Jarosława Chryniuka. Oni też oddali tylko jeden OS konkurencji i o ile zdeklasowali tą konkurencję, wygrywając o ponad 3,5 minuty swoją klasę, to dla nich myślę ważniejsze jest to, że znaleźli się na 9. miejscu w klasyfikacji generalnej całego rajdu, oczko wyżej niż w Świdnicy, pokonując 2 samochody Rally 2. Zanim przejdziemy do generalki, to tradycyjnie chciałem Was prosić o udostępnianie tego vloga, jeśli się Wam on podoba, o kciuki w górę, subskrypcję, dzwoneczek notyfikacji, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów na motopasjach, o komentarze i o wszystkie te interakcje, które sprawiają, że algorytm YouTube'a bardziej się do nas uśmiecha i jest nas na motopasjach więcej. Jednocześnie akurat teraz zaczęło padać, ale nadal jest bardzo, bardzo ciepło. Maj mamy w tym roku taki kapryśny, jak chodzi o aurę deszczową, ale ciepły, dlatego żebyśmy się nie przegrzali, to już teraz zapowiadam w najbliższą sobotę test Seata Arony w bardzo zimowych warunkach. Taki test jeszcze w archiwum moim był, teraz przychodzi na niego czas. Stwierdziłem, że zaczekam, żeby było naprawdę ciepło, a bardzo ciekawy samochodzik, na dodatek w wersji FR, która zdecydowanie budzi emocje. Ale my przechodzimy dalej do rajdu nadwiślańskiego. W klasyfikacji generalnej rajd wygrywają Grzegorz Grzyb i Adam Binienda. Zatem ta para, która bardzo, bardzo długo prowadziła w Świdnicy, ostatecznie musieli uznać wyższość Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka, których nie było w Puławach. Grzegorz z Adamem bardzo mocno zaczęli rywalizację. Wygrali wszystkie odcinki pierwszego dnia i pierwszy dnia drugiego. Natomiast po wydarzeniach tego pierwszego odcinka drugiego dnia mogli, można powiedzieć, bezpiecznie kontrolować sytuację i spokojnie dojechali sobie do mety z przewagą 26,2 sekundy nad drugimi Kubą Matulką i Danielem Dymurskim. Zatem podobnie jak w Świdnicy, dla Kuby z Danielem to drugi start samochodem Rally 2 w rajdowych mistrzostwach Polski, drugie podium, oczko wyżej, zatem kolejny życiowy wynik dla Kuby i zapisali na swoje konto dodatkowo Power Stage, zatem wygrali w całym rajdzie tylko jeden OS, ale ten najważniejszy dodatkowo punktowany. Podium w klasyfikacji generalnej skompletowali Jarosław i Marcin Szejowie, którzy do mety dojechali niespełna 5 sekund za Matulką. Czołową dziesiątkę uzupełnili Łukasz Kotarba z Kubą Wróblem, Zbigniew Gabryś z Damianem Sytym, Jarosław Kołtun z Jirkiem Tleskotem, Jacek Sobczak z Michałem Marczewskim na Porsche 911, Rafał Kwiatkowski z Kamilem Kozdroniem i wspomniani już Kowalczyk z Chryniukiem oraz Jakub Ulanowski z Rafałem Fiołkiem. Pechowcy rajdu. Do pechowców niewątpliwie należy zaliczyć Łukasza Byśkiniewicza, który wraz z Danielem Siatkowskim jechał na pewnym drugim miejscu. Bardzo szybka, regularna jazda. Raczej Grzegorz Grzyb, można powiedzieć, miał już w miarę bezpieczną przewagę po pierwszym dniu, ale niestety na pierwszym odcinku drugiego dnia Łukasz nie zmieścił się w drodze. Bardzo niedaleko poza drogą się znaleźli, ale żeby powrócić, że z pomocą kibiców na trasę, zajęło im to 4 minuty i niestety marzenie o dobrym wyniku razem z tym musieli odłożyć na kolejny rajd. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski po 2 rajdach Grzegorz Grzyb ma 61 punktów, drugi jest Kuba Matulka 52 oczka, Jarosław Szeja 47, a na 4. miejscu jest Miko Marczyk, zatem zwycięzca ze Świdnicy. Zbyszek Gabryś ma 1 oczko mniej od Miko, a 6. Łukasz Kotarba 32 punkty. Kolejna runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski to bardzo przeze mnie wyczekiwany, mój, można powiedzieć, domowy, małopolski rajd Valvoline. Valvoline rajd małopolski, zatem już za 3 tygodnie w okolicach drugiego weekendu czerwca spotykamy się w Wadowicach, w Makowie Podhalańskim na to, żeby znów podziwiać najszybszych kierowców w Polsce. Ale nie opuszczamy jeszcze Puław, bo rajd nadwiślański był też drugą rundą Miller's Oil z historycznych rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, na którym to rajdzie podium w zasadzie, można powiedzieć, w pełni powtórzono to ze Świdnicy, bo cały rajd wygrał Bartłomiej Madziara z Mateuszem Pawłowskim w imprezie 555 przed Marcinem Majherem i Danielem Leśniakiem w Legacy 4WD Turbo, a trzeci dojechał Filip Stopa, tyle tylko, że jego regularny pilot
Rafał Ślęczka został zastąpiony przez własnego brata Grzegorza i tak właśnie wyglądało HRSMP w Puławach. Przechodzimy do tematów już poza Polskę. Cyril Abiteboul jest zadowolony z drugiego miejsca Ojta Tanaka w Portugalii. Zadeklarował, że Hyundai Motorsport będzie zmierzać do tego, żeby dostosować I20 Rally One do potrzeb Ojta, żeby mógł walczyć o tytuł mistrzowski. Kalle Rovanpera z kolei przeprosił swój zespół za dwa nieudane starty, dwa rajdy z rzędu z dzwonami i to jest coś, czego Kalle zdecydowanie by chciał unikać, o czym zdecydowanie chciałby zapomnieć. Deklaruje, że znajdzie w sobie więcej spokoju na kolejne starty, a te kolejne starty to najprawdopodobniej będzie Łotwa i Finlandia, bo na Sardynii zobaczymy Sebastiana Ogier i na Mazurach również Seb Ogier zadeklarował swój start. Było o Hyundaiu, było o Toyocie, teraz M-Sport. Richard Milner mówi o tym, jak bardzo zachwycony jest zachowaniem, postawą Adriana Furmont. Mówi o tym, jaki to jest inny zawodnik niż dwa lata temu, jak dojrzał, jak wspaniale sobie radzi. No moim zdaniem wynika to oczywiście z tego, że znalazł ten kompromis pomiędzy prędkością a dojeżdżalnością. Ale jest w tym bardzo duża zasługa M-Sportu, samochodu, który z pomocą Sebastiana Loeba w 2022, z pomocą Ojta Tanaka w 2023 został dopracowany, został poprawiony i pomimo tego, co wielu z Was mówi, nawet w bezpośrednich rozmowach ze mną podczas rajdów samochodowych, na których się spotykamy coraz liczniej, za co jestem Wam bardzo wdzięczny, M-Sport zrobił auto konkurencyjne i od samego początku to bardzo mocno i wyraźnie podkreślam, Puma przynajmniej na szutrze czy śniegu nie odstaje, zdecydowanie nie odstaje od Hyundai'a czy Yarisa. Jak dla mnie jest to samochód bardzo konkurencyjny, zdolny wygrywać nie tylko rajdy, ale nawet Mistrzostwo Świata, gdyby M-Sport mógł zainwestować w odpowiednich kierowców. Na razie ich nie ma, na razie jest Adrian Furmont, który czy jest materiałem na Mistrza Świata? Nie wiem, w tej chwili nie stawiałbym go w tym wąskim gronie tych kierowców, którzy uważam są w stanie to mistrzostwo zdobyć w tej chwili, ale z drugiej strony ja też uważam, że Thierry Neuville nie zdobędzie mistrzostwa. Tutaj już liczne dyskusje między nami się w komentarzach pojawiają. Na tą chwilę lideruje, ale jeszcze daleka droga przed nami. Jak mu się uda? Czapki z głów, a ja na pewno przyznam się do błędu. Na razie pozostając przy Adrianie Furmont, ma świetny początek sezonu, miejsca na podium, miejsca w czołówce, wygrane odcinki, wygrany Power Stage w Chorwacji, który de facto pokazuje, że Puma na asfalcie też potrafi być bardzo szybka. Zatem wszystkie trzy zespoły w bojowych nastawieniach przed rajdem Sardynii i dalszą częścią sezonu. A jak w niższych klasach? Otóż Johan Rossel zakończył współpracę z Arnaudem Dunandem. Startowali razem dość długo, odnosili liczne sukcesy, ale Arnaud Dunand stwierdził, że kończy swoją przygodę z Johanem Rosselem. Rozstają się po kilku latach w pokojowych nastrojach, życząc sobie wzajemnie szczęścia i powodzenia w dalszej drodze kariery, w dalszym życiu. A miejsce Arnauda Dunanda zajmie Benjamin Bolon, który w ostatnich 7 latach startował z Joanem Bonato, z którym to zostali drugimi wicemistrzami, znaczy dobrze, w Mistrzostwach Europy nie mówi się o wicemistrzach, zajęli trzecie miejsce w rajdowych Mistrzostwach Europy 2 lata temu, a kilka tygodni temu drugi raz z rzędu wygrali rajd Wysp Kanaryjskich. Zatem to też doświadczony pilot, ale nie tak doświadczony w WRC, głównie doświadczony w Mistrzostwach Europy. W Mistrzostwach Świata niewątpliwie doświadczony jest Teemu Suninen, który bardzo mocno skrytykował swojego byłego głównego pracodawcę Hyundai Motorsport. Teemu Suninen skrytykował ich za wybór Mikkelsena. Uważa, że byłby w stanie dowozić lepsze wyniki w samochodzie Rally One niż mistrz WRC 2, co wprawdzie nie słyszałem bezpośrednio tej wypowiedzi, czytałem ją, ale wyobrażam sobie, jak Teemu Suninen mówi to z takim lekkim przekąsem, z taką lekką ironią o tym mistrzu WRC 2. I moim zdaniem, ja to powtarzałem już wiele razy, niekoniecznie Teemu Suninen, ale każdy jeden duet z top 10 WRC 2 2023 zrobiłby w samochodzie Rally One Hyundai'a co najmniej tak samo dobrą robotę jak Andreas Mikkelsen w tym roku. Czy by to był 10 w zeszłym roku Miko Marczyk, czy zeszłoroczny mistrz WRC 2, to dokładnie można by się spodziewać takiego samego poziomu lub lepszego
względem Mikkelsena. A przede wszystkim Hyundai ma przecież Emila Lindholma i Rete Hamalainen, których zepchnęli kolejny raz jeszcze bardziej na boczny tor, bo przecież nie ma już formalnie Hyundai Motorsport w WRC 2, tylko podobnie jak Skoda mają nieoficjalnie swój zespół, w którym właśnie Lindholm z Hamalainen startują. A jak już mówimy o startach, to też są dywagacje na temat tego, czy Kajetan Kajetanowicz pojawi się na Mazurach. Kajto, jak to Kajto, już od kilku lat przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że nie do końca mówi nam o tym, gdzie będzie startował, nie do końca wiemy wcześniej, jakie rundy Mistrzostw Świata ma w planach. Niektórych to denerwuje, niektórzy to krytykują. Ja osobiście uważam, że każda taktyka, która prowadzi do tego, żeby ostatecznie zajmować czołowe miejsca przez 5 lat z rzędu w kategorii supportującej, wygrywając jeden raz w zeszłym roku tą kategorię Challenger, zostając mistrzem świata, to przynosi to efekt, a skoro przynosi to efekt, to znaczy, że tak należy grać. Gra się tak, jak pozwalają regulaminy. Zawsze przez całą historię WRC tak było. I w tym momencie już te dywagacje moim zdaniem się trochę kończą, bo jeżeli Kajto zapowiedział na początku sezonu pełen cykl WRC 2 Challenger, to znaczy, że zapowiedział 7 startów. Wystartowali w Kenii, startują na Sardynii. Zostaje im 5 startów, mamy 7 rajdów po Sardynii do końca Mistrzostw Świata. Zatem 2 są do skreślenia. Kajto raczej nie lubi szybkich rajdów. Mówiąc nie lubi, biorę to w cudzysłów, po prostu Kajto nie dowoził dużych punktów w Mistrzostwach Świata z bardzo szybkich rund. Dlatego ja bym skreślił Finlandię i myślę, że skreśliłbym też rajd Łotwy, czyli rajd Lipawy. Zatem, jeżeli skreślimy te 2 rajdy, Polski jest oczywistością, bo zostanie nam po prostu 5 rajdów. Mogłoby być tak, myślę, że właśnie pojechaliby na Łotwę, a odpuściliby Polski. Ale szczerze mówiąc, może trochę pojadę po bandzie. Uważam, że byłoby to nie w porządku wobec polskich kibiców. Uważam, że Orlen by tego nie chciał, a jeśli by Orlen tego chciał, to ktoś tam bardzo dalece nie myśli. No i przede wszystkim, jednak mimo wszystko, trasy na Mazurach i doping własnych kibiców na pewno będzie działał lepiej niż mniejszy doping, mniejszej ilości kibiców na Łotwie. No i jednak trasy trochę mniej Kajetanowi znane. A co wy o tym sądzicie? Jak myślicie, gdzie Kajto nie pojedzie z tych pozostałych po Sardynii 7 rund Mistrzostw Świata i dlaczego? Chętnie z wami o tym podyskutuję, a my przechodzimy już pomału do końcówki naszego dzisiejszego vloga. Nasser Al-Attiyah i Giovanni Bernaccini przez ostatnie kilka lat startowali w Middle East Rally Championship, czyli mistrzostwach rajdowych Środkowego Wschodu, wygrywając je wielokrotnie. Startowali w ostatnich latach Volkswagenem Polo R5 i od tego roku, od tego najbliższego już startu, przesiadają się do najnowszej Skody Fabii RS Rally 2. Jak 53-letni Nasser sobie poradzi w tym samochodzie? Jak będą jakieś spektakularne wyniki, to pewnie o tym będę wspominał. Na razie to tak bardziej w ramach ciekawostki, bo ten Middle East Rally Championship to jest coś, o czym bardzo rzadko wspominamy. Nie jest to na pewno poziom Mistrzostw Europy, to jest dalekie od poziomu Mistrzostw Europy, ale jest to zawodnik, którego też w Mistrzostwach Świata czasem widujemy, więc myślę, że warto o tym wspomnieć. A ostatni temat na dzisiaj to rozważany na Dirtfishu kilka dni temu kwestia zmian w Super OS-ach w rajdach w Mistrzostwach Świata. Chodzi o kwestię taką jak kara dla Solberga w Portugalii w zeszłym roku za wykręcenie bączka na zamkniętym torze, choć już za metą lotną. Chodzi o to, że podobną karę na mecie chyba rajdu Grecji w 2006 albo 2007 roku dostał Sebastian Loeb, który też z Danielem Eleną, wygrywając rajd, wykręcił kilka bączków na mecie. Karę to jedno, a druga sprawa to zużycie opon. Portugalia, ostatni Super OS na otwarcie rajdu w Portugalii, znowu podniósł kwestię zużycia opon. Robimy Super OS dla aut na szutrówkach, prowadzimy go po asfalcie. Podobną sytuację mieliśmy przez wiele lat, kiedy rajd Katalonii był na mieszanej nawierzchni, zaczynając od szutrowego piątku. Na szutrowych zawieszeniach i oponach zawodnicy przyjeżdżali do Barcelony, gdzie na takim bardzo technicznym, ciasnym torze wytyczonym w rejonie obiektów olimpijskich z 92 roku zawodnicy jechali. Narzekają teraz po Portugalii zawodnicy na to, bardzo licznie narzekał na to Rovan Pera, Ogier, Neville, że nie można robić takiego OS-u na początku pętli, kiedy mamy świeże opony, bo taki OS, gdzie dużo bączków jest do wykręcenia, dużo spektakularnych
można powiedzieć, takich drifterskich wyczynów do pokazania, niszczą się opony. I zawodnicy nie chcą tych OS-ów mieć na początku. Orzie stwierdził, że są dwa wyjścia. Albo róbmy taki OS na koniec pętli lub całkiem na koniec dnia, albo, jeżeli ma to być otwierający rajd OS, zróbmy go na tych samych oponach, na których jedziemy odcinek testowy, czyli już na oponach lekko dojechanych, i po takim Super OS-ie pozwólmy zawodnikom dopiero wybrać opony na pełną pętlę, która piątkowy etap będzie rozpoczynać. Myślę, że te pomysły Sebastiana Ogier, zarówno ten o tym, żeby startować na oponach już lekko używanych z odcinka testowego, jak i ten pomysł, żeby startować na po prostu oponach zużytych już po całej pętli, kończąc daną pętlę, jest świetny, natomiast ponieważ jest to ten kolejny dodatkowy dzień rajdowy, odcinek testowy i Super OS wieczorem, coś co kibice kochają, coś co gromadzi ogromnej ilości kibiców, no to po prostu dajmy zawodnikom pojechać na oponach z testowego i zmienić potem gumy, bo to jest coś co jest ważne. Do tego jest jeszcze propozycja, na razie propozycja taka oddolna, dziennikarska, żeby stworzyć strefy, w których kierowcy mogliby się popopisywać przed kibicami. To jest właśnie to, co pamiętamy z dawnych lat, co ja pamiętam, jako bączki na mecie. Zjeżdżamy z rampy mety z pucharami i zaczynamy kręcić bączki. Pamiętam, szczególnie w głowie mam takie kręcenie bączków Krzysztofa Chowczyca z Maćkiem Wisławskim po wygranym rajdzie Polski w 1996 roku. Podobne, też niesamowite sytuacje miały miejsce w Mistrzostwach Świata. Raz Carlos Sainz, jeśli się nie mylę, w sezonie, w którym jeździł eskortem WRC w barwach Repsol, na mecie rajdu Sanremo bodajże, zaczął kręcić bączki wokół Subaru imprezy Colina McRae, wokół Colina McRae i Dereka Ringera, którzy stali przy tym samochodzie. Na dodatek auto stało blisko ściany, więc Sainz w iście drifterskim stylu, po prostu za maksymalne drifterskie punkty, przejeżdżał bokiem między ścianą, imprezą i Colinem stojącym przy niej i kibicami, którzy na tej ścianie stali i podziwiali to z góry. Brakuje takich miejsc, gdzie kierowcy mogliby nam pokazać trochę spektaklu, gdzie kierowcy mogliby zniszczyć trochę opon i zrobić coś typowo dla show. Nie na czas, tylko dla show. I myślę, że tego typu strefa, gdzieś w rejonie serwisu, jakaś taka godzina, gdzie kibice mogliby zobaczyć zawodników w akcji i gdzie moglibyśmy tych kierowców nagrodzić w jakiś dodatkowy sposób, nie punktowy, w jakiś dodatkowy, prestiżowy sposób, jakąś dodatkową nagrodą, jakimś dodatkowym pucharem publiczności. I żeby w takich zawodach pokazowych, gdzie można by ustawić dwie beczki i po prostu pojeździć ósemki albo coś takiego zrobić. Każdy dostaje minutę na swoje popisy, 80 zawodników, gdzie nawet nie byłoby 80. Rally 1, czołowa dziesiątka, Rally 2 i powiedzmy maksymalnie 10 chętnych z pozostałych klas, wytopowani na przykład na podstawie wyników wcześniejszych rajdów. I myślę, że coś takiego kibicom sprawiłoby ogromną frajdę, coś takiego zaspokoiłoby tą potrzebę zobaczenia tych maszyn w bardziej nieokiełznanych warunkach i ostatecznie mielibyśmy spokój na rajdzie, w sensie nie byłoby sytuacji takich jak ostatnio z Oliwierem Solbergiem, która zresztą nikomu nic nie zaszkodziła, i jednocześnie moglibyśmy poniszczyć na czymś takim opony, które już i tak są zjechane, które już i tak są po pętli. To są dywagacje z Dirtfisha, ja sobie pozwoliłem trochę to rozwinąć, bo uważam, że to jest bardzo ciekawy temat, uważam, że to jest coś, co jest nam potrzebne jako kibicom. Wy napiszcie, co wy o tym sądzicie, napiszcie, czy macie ewentualnie jakieś swoje pomysły, jakieś swoje propozycje, jak można było atrakcyjnić rajdy. A ja na dzisiaj kończę. Dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie jeszcze raz o udostępnieniach, kciukach w górę, subskrypcjach, dzwoneczkach, komentarzach i do zobaczenia w sobotę podczas testu zimowego Seata Arony FR.